Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego daje Polakom gwarancję, że bez względu na to, gdzie będą pracowali, czy gdzie będą mieszkali po zakończeniu swojej aktywności zawodowej, będą mogli z tych wypracowanych przez siebie środków korzystać i podlegać takiej samej ochronie społecznej, ochronie socjalnej czy zdrowotnej, jak obywatele państwa, w którym pracują. Przede wszystkim należy gromadzić dokumenty potwierdzające nasz staż pracy za granicą. Takim głównym dokumentem jest świadectwo pracy od pracodawcy, ale też możemy to dokumentować również dokumentami prywatnymi, urzędowymi. Takimi dokumentami są umowa o pracę, oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem społecznym w danym kraju wykonywania pracy, jak również potwierdzenia przelewów wypłaty. To są podstawowe dokumenty. Osoba ubiegająca się o świadczenie emerytalno-rentowe podlegające koordynacji unijnej zobowiązana jest przedłożyć wniosek. Wniosek ten powinien być sporządzony na formularzu krajowym. Jeżeli ubiega się o emeryturę, powinien to być formularz EMP wraz z załącznikiem EMZ. Jeżeli chodzi o ubieganie się o rentę rodzinną, powinien to być formularz ZUS RP2. Jeżeli chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, formularz ZUS RP1R. Do tych formularzy powinien być dołączony specjalny unijny formularz E207.pl. Jest to formularz, z którego wynikają okresy ubezpieczenia przebyte przez osobę składającą wniosek w całym jej życiu zawodowym. Ważnym punktem w tym formularzu jest punkt 7, który powinien być wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną, ponieważ w tym punkcie ta osoba wymienia, gdzie na terytorium jakich państw oprócz Polski pracowała i również wskazuje wszystkie okresy przebyte w Polsce. Formularz ten stanowi środek dowodowy, jest oświadczeniem tej osoby zainteresowanej, wykorzystywany w postępowaniu emerytalno-rentowym prowadzonym na gruncie przepisów Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o koordynację bilateralną, bo o takiej koordynacji mówimy, koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego państw, które zawarły ze sobą umowę dwustronną, Polska ma podpisane takie umowy z wieloma krajami. Przykładem stosowania koordynacji dwustronnej, tak zwanej bilateralnej, są relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Polska zawarła umowę z USA, jest to jedna z naszych największych umów i w związku z tym przypadki dotyczące stosowania tej umowy występują najczęściej, jeżeli chodzi o tak zwaną koordynację dwustronną. Jak się składa wniosek na podstawie tej umowy? Osoba, która pracowała w Polsce i w USA, podlegała przepisom jednego i drugiego państwa strony umowy. Jeżeli mieszka w Polsce, składa wniosek w najbliższej terenowej placówce ZUS. Placówka ta jest zobowiązana do udzielenia jej wszelkich informacji dotyczących realizacji umowy polsko-amerykańskiej w zakresie składania wniosku. Jest również zobowiązana przyjąć ten wniosek.